Jakiś czas temu nasz kolega Witold Piątkowski przyszedł do nas z propozycją, co byśmy nie zrobili wspólnej akcji sprzątania świata, a konkretnie do okolic dworca PKP w Białej Podlaskiej. To się też fajnie sprzężyło, bo 22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi, więc połączyliśmy tą datę i przesunęliśmy z racji, że do nas więcej przychodzi ludzi w sobotę i żeby zrobić duży event w postaci dobrej roboty pod agendą Dajemy Dobry Przykład. Takie logotypy mamy na swoich żółtych kamizelkach, wszędzie nas widać. I w moim przekonaniu zrobiliśmy dużą robotę, czyli połączyliśmy kilka różnych środowisk, jeśli chodzi o technikę tego wydarzenia. Witek dostał jedną grupę chłopaków i dziewczyn, Marcin Kondraciuk dostał dużą grupę i teraz, co widać na załączonym obrazku, za nami mamy w tej chwili czysty teren. Nie chcemy mieszkać w brudnym mieście, chcemy, żeby to miasto było czystym miastem, chcemy uczyć młode pokolenie, była też na miastka, bo komenda policji tutaj przysłała też radiobus, żeby nie wyrzucać śmieci na trawę i nie być na to obojętnym, tylko wyrzucać to do koszy. Śmieci były wszędzie, prawda? Jeżeli ja tutaj wychodzę z pieskiem, no to po butelkach trzeba było chodzić. Zresztą to będzie widać na zdjęciach, które Marcin tam uwiecznił na swoim sprzęcie. Marcin wszystkim się zajął, Marcin zebrał ludzi. No i tutaj też było sporo takich mieszkańców, którzy mieszkają na tych terenach, prawda? Dołączyli się do naszej akcji i sprzątali fajnie. Jeżeli ktoś zaczyna zbierać śmieci, prawda? Druga osoba patrzy, też jemu nie pasuje to, żeby mieszkać w zaśmieconym miejscu. No i to taki efekt lawinowy, prawda? Akcję rozpoczęliśmy około godziny 11. Zebrało się plus minus 70 osób. Oczywiście mieszkańcy pobliskich bloków, domów również tutaj uczestniczyli w tej akcji. Staraliśmy się zaangażować wszystkie grupy wiekowe, czyli były nawet przedszkolaki z przedszkola numer 3, za co serdecznie dziękujemy, dlatego że chcielibyśmy tym przedszkolakom pokazać, w jaki sposób można dbać o środowisko. Dzieciaczki oczywiście malowały. Były różnego rodzaju konkursy, były dzieci ze szkół, no i oczywiście, tak jak powiedziałam, osoby z fundacji i z pobliskich bloków. Zaczęliśmy wyniki. Wyniki po prostu przeszły nawet nasze oczekiwania, dlatego że zabrakło nam wręcz, bym powiedziała, worków, które mieliśmy. Worków było około 150. Nie wiem, czy wszystkie były zapełnione tak faktycznie, że tak powiem, do pełna, uczciwie. Natomiast większość worków było zapełnionych do pełna. Wszystkie, taką największą górę śmieci widzieliśmy właśnie tutaj, w tej okolicy. Były tutaj wyrzucone od butów, od jakichś elementów, nawet lodówki, po oczywiście butelki, to co Witek wspomniał. Staraliśmy się to, powiedzmy, posegregować w jakiś sposób, bo butelki do oddzielnych worków były zbierane. Było tego po prostu bardzo dużo. Liczymy na to, że za rok tutaj będzie czysto. W momencie, kiedy posprzątaliśmy, że nie będziemy musieli tutaj za rok z powrotem przychodzić i po tych osobach sprzątać. Zorganizowaliśmy konkurs dla szkół podstawowych z terenu Białej Podlaskiej. Był to konkurs o nazwie Czyste Miasto Biała Podlaska. Rozdanie nagród odbyło się w Fundacji Wodkan. 23 bezpośrednio po akcji tutaj sprzątania na tym terenie. Wszyscy finaliści tam przybyli, były kiełbaski, było ognisko, zjedliśmy i w ten sposób uczciliśmy Światowy Dzień Ziemi. W dobrych humorach wróciliśmy do swoich domostw, czystych domostw. Aż tak dajemy dobry przykład, wydaje mi się, że faktycznie dajemy dobry przykład, bo to co było jeszcze przed akcją, to jest za naszymi plecami, a tak jak jest teraz, wydaje mi się, że to jest dobry przykład. Chciałbym też serdecznie podziękować sponsorom, bo bez których by te wydarzenie nie miało takiej okrasy fajności, jakie miało. To jest hurtownia Panda, która zasponsorowała zabawki i różnego rodzaju gry planszowo-edukacyjne dla laureatów konkursów. Chciałbym podziękować też prezydentowi za użyczenie za pośrednictwem spółki Wodkan terenu, na którym mogło się odbyć podsumowanie tych konkursów. Chciałbym też podziękować firmie Komunalni, które przekazały nam worki, bo tych worków naprawdę było dużo, to co powiedziała Kasia i Witold. Z tymi workami też chciałbym podziękować Konradowi Afaltowskiemu, prezesowi spółki Ziele Miejskie Biała Podlaska. Chciałbym też podziękować hurtowni AGA, tam dostaliśmy broki rysunkowe. Chciałbym też podziękować grupie Grota Solna za przekazanie też dodatkowych zabawek, które były też uświetnieniem dla dzieciaków, dla tego najmłodszego segmentu. Generalnie tym wszystkim, którzy się w ogóle przyczynili do tego wydarzenia. Jeżeli o kimś zapomniałem, to serdecznie przepraszam. Na pewno obszerniejszy opis, bo cały czas to się opisze, będzie na naszym profilu. Ja ze swojej strony chciałam podziękować Akademii Bialskiej i studentom z Koła Ochrony Środowiska.
w tym organizatorkom dwóm, czyli pani Wiolecie Kuflewskiej i pani Klaudii Juszczuk oraz wszystkim studentom, którzy uczestniczyli w akcji.